bardzo surowo. Mi się bardzo podobają takie przestrzenie. Oczywiście lubię też ładne kluby z ładnymi meblami i tak dalej, ale te przedsięwzięcie, ten event jest, sądzę, przeznaczony na jakieś głębsze rzeczy, głębsze doznania, przeżycia. Wcześniej stworzone animacje i zapożyczone elementy wideo z jakichś filmów. Przy akompaniamencie muzyki odpowiednio miksuję, wgrywam w rytm. Najciekawsze miejsce w Gnieźnie na tego typu imprezy. Poza tym, no, jeśli ktoś gdzieś troszeczkę w czas Berlin obejrzał i tak dalej, to wszystko właśnie tam się dzieje w tego typu miejscach, takich industrialnych. Tutaj odgrywa to, żeby w jakiś sposób ogarnąć to wszystko, dopiąć tego, zadbać o to, żeby wszystko do ostatniej chwili prawidłowo funkcjonowało, więc to nie jest impreza dnia codziennego, gdzie możemy tak w 100% skupić się na graniu, aczkolwiek każdy z nas ma tam jakieś swoje 2-3 godzinki na seta i wtedy to jest dla nas chwila odpoczynku, bo w tym momencie zakładamy słuchawki i po prostu możemy oddać się w pełni i jeżeli miałbym w ten sposób to podsumować, to jest pięknie, uwierzcie mi. Pracować nie tylko z jakimiś graficznymi wzorami, tylko właśnie też z postaciami, z jakimiś historiami, z wykorzystywaniem, też dużo zajmuję się historią, wykorzystywaniem kontekstu historycznego, jakieś stare zdjęcia, gdzieś znalezione w archiwach. Także to też zależy od charakteru imprezy, na jakiej się gra i do jakiej muzyki. Wiadomo, że to wszystko musi jakoś współgrać. Także wiele lat robiłam wizualizację do muzyki ambientowej, także to jest wtedy inny nastrój i co innego można wyrazić przez to. Przy muzyce bardziej elektro jest to bardziej dynamiczne, więc chodzi o ruch i o dynamikę niż o jakąś refleksję. Jakieś 3 lata temu próbowaliśmy. W końcu działał marketingu PKP, bardzo miłe osoby zresztą zgodziły się, użyczyły nam teren i udało się. Candid w toku, jak widać, ludzie dopisali.
don't like you to take me away.